Gdybyś miał dzisiaj wybierać, do którego programu byś poszedł? Hotel Paradise czy Love Island? Na to pytanie mogę odpowiedzieć tylko i wyłącznie tendencyjnie, bo no, w Love Island byłem. W Love Island to jest jakby miejsce, z którego się wywodzę. No i na pewno byłoby to Love Island. Chociaż nie ukrywam, że jeżeli byłaby taka szansa już po tym doświadczeniu w Love Island i spróbować swoich sił w innym show, to na pewno bym się zastanowił. W takim razie kogo byś szukał w Hotelu Paradise? Pod jakim kątem bym szukał? Masz na myśli kobiety? Nie, na pewno pod tym kątem bym tam nie szedł, szczególnie w moim obecnym stanie emocjonalnym. Raczej bym tam wszedł w taką gierkę jak większość uczestników, żeby sprawdzić po prostu swoje siły. Jak wiemy, Love Island bardziej się opiera na szczerych uczuciach i wyznaniach i tym, co się dzieje pomiędzy uczestnikami, a Hotel Paradise to jest jednak wielka gra i tam trzeba umieć złapać z kimś komitywę, wiedzieć w jaki sposób do kogo podejść, jak rozegrać pewne sprawy, więc tam bym szedł raczej, gdyby taka sytuacja się zdarzyła, to tam bym szedł raczej po prostu po to, żeby rozegrać dobrze partię szachów. Czy grałeś w Love Island? Nie było takiego momentu, w którym grałem w Love Island. Były oczywiście takie sytuacje, w których można było zareagować mocniej, ostrzej, bądź, nie wiem, schować język za zębami. Ja też miałem przecież taki moment, gdzie wszyscy na mnie wsiedli, bo powiedziałem dwa słowa za dużo i jakby zdaję sobie z tego sprawę, że to był błąd. Natomiast to pokazuje, że nie miałem żadnego zamiaru grania czy udawania kogokolwiek. Wszedłem taki, jaki byłem, jaki jestem i jaki de facto byłem przed. Uważam, że Love Island też mi bardzo pomogło, bo stałem się też lepszym człowiekiem, więcej rozumiem. Dużo nowych doświadczeń też przykrych mnie spotkało po tym i uważam, że to doświadczenie jest jednym z ważniejszych w moim dotychczasowym życiu. Zapraszam do subskrypcji kanału Przeambitni, komentowania, lajkowania i dawania łapek w górę.